Znaczenie tej obwodnicy docenią zarówno mieszkańcy Sanoka, jak i wszyscy turyści, którzy czy to dla celów turystycznych, czy dla wypoczynku wybierają się w Bieszczady. Za 2 lata, w 2019 roku, będzie można jechać przez tą bramę bieszczadzką, jaką dziś jest Sanok, będzie można jechać, omijając centrum Sanoka. W samym mieście zrobi się ciszej, spokojniej, bezpieczniej, natomiast cały ruch turystyczny przestanie stać w kilometrowych korkach, gdzie nieraz trzeba spędzić godzinę w oczekiwaniu na przejazd przez rondo Beksińskiego. Niczym nie różni się czas stracony w zatorze, w korku tak zwanym, przepraszam za kolokwializm, tutaj, kiedy mieszkaniec, jadąc do pracy albo w weekendy, kiedy wszyscy z Bieszczad wracają przez Sanok, stoi i traci cenne minuty i godziny, niczym ten czas nie różni się od tego czasu, który poświęca kierujący pojazdem w Krakowie, w Warszawie, czy w każdym miejscu w Polsce. Sanok, Podkarpacie, regiony Polski Wschodniej również zasługują na zrównoważony rozwój. Ten czas modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego już się skończy. To nieprawda, że jak się będzie inwestowało w wielkich ośrodkach, aglomeracjach, to później te ośrodki spowodują, że będą możliwości finansowe, aby realizować przedsięwzięcia tam, gdzie do tej pory się ich nie realizowało. Polska musi się równomiernie rozwijać. Sanok się cieszy. Rzeczywiście dobry dzień dzisiaj dla Sanoka. To nie jest już tylko plan, to jest rzeczywiście realizowane. Cały czas mieszkańcy, jak ja się spotykałem z nimi, mówili, no kiedy to będzie budowane. I de facto nie przyjmowali, że to już jest budowane. Natomiast ta symboliczna opata jakby rozpoczyna ten proces. 90% tej inwestycji ma być skończone na koniec roku 2018, czyli tak naprawdę ta obwodnica 7 km to będzie jeden wielki plac budowy już właściwie od dzisiaj. Oprócz ułatwień dla miasta, dla mieszkańców, ułatwienie będzie również dla turystów. Rzeczywiście przejechać w sezonie przez miasto 26 tysięcy samochodów na dobę, wyjechać z Bieszczadów jest to było bardzo ciężko. Natomiast Sanok ma duży potencjał kulturalny, ma 2 muzea, które co roku, w tym roku jest naprawdę takich tłumów nie było nigdy. To jest blisko 300 tysięcy ludzi do tych muzeów, a przecież powstaje Centrum Rehabilitacji i Sportu. Powstaje basen odkryty, który jednorazowo może przyjąć 2000 w Czasowiczu wypoczywających na tym basenie. Do Sanoka się będzie przejeżdżać. Cieszę się bardzo z tego, co się tutaj w Sanoku dzieje i cieszę się z tego, że mam to szczęście być posłem ziemi sanockiej właśnie w tej kadencji, kiedy trafiają do nas naprawdę duże inwestycje, na które czekaliśmy od lat. Jest to Centrum Rehabilitacji Sportu, jest to obwodnica. To dowód na to, że bardzo dobrze, pięknie i fajnie współpracujemy na rzecz ziemi sanockiej. Współpracujemy razem z burmistrzem miasta Sanoka, Tadeuszem Kiuro, współpracujemy ze starostą. Udaje nam się dobrze współpracować z panem ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Bardzo się cieszę z tego i bardzo się tutaj z tego w Sanoku cieszymy. A dzieje się to za sprawą przewodniczącego kolegi Bogdana Żońcy, przewodniczącego Komisji Infrastruktury, który jest z naszych stron i bardzo nas tutaj wspiera. To wielka radość dla Sanoka, dla mieszkańców ziemi sanockiej. Od lat 70. czekaliśmy tutaj na obwodnicę. Były plany, obietnice, było dużo gadania, a teraz się to dzieje. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i za tą dobrą, wspaniałą współpracę, której owoce właśnie możemy obserwować.